Jeśli zastanawiacie się, gdzie studiować wymarzony kierunek, jeśli chcecie doradzić dzieciom, gdzie niedaleko domu można zdobyć praktyczny zawód, zajrzyjcie z nami do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie? Dlatego, że ta młoda, licząca 13 lat uczelnia cały czas dynamicznie się rozwija. Zaczynaliśmy z 8 specjalnościami i 511 studentami. Dzisiaj studentów w naszej uczelni jest około 5 tysięcy. Kształcą się na 14 kierunkach studiów i w 28 specjalnościach. Tarnowska uczelnia umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań również w kołach naukowych. Jednym z prężniej działających jest Studenckie Koło Naukowe Polonistów przy Zakładzie Filologii Polskiej. Tworzą je studenci studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych na tym kierunku. W domu studenckim przygotowują się właśnie do organizacji sesji naukowej Cień Miłosza. Wydaje mi się, że powinniśmy chyba zacząć od tego, że to nasze koło już nieformalnie działa tak naprawdę 8 lat. To jednak to jest naprawdę dużo. Mamy chyba jak najbardziej sformalizowaną działalność w postaci właśnie dwóch konferencji, także publikacji pierwszych naukowych. A zaznaczamy, że robimy kolejną konferencję o Miłoszu? Tak, ale no dobrze byłoby też powiedzieć, że ta nasza strategia działania naukowego wpisuje się w taki szerszy kontekst tego, żeby wyrwać te późniejsze wiersze Miłosza z takiej sfery bycia poetyckim dziwadłem, czegoś jakiegoś osobliwego, jakiegoś pogranicza. Studia pierwszego stopnia, które oferujemy na 14 kierunkach, są przepustką do studiów drugiego stopnia. Mamy jeden kierunek, na którym takie studia odbywają się u nas, filologia polska. W pozostałych przypadkach nasi studenci podejmują studia w innych uczelniach. Przede wszystkim w Krakowie, bo z krakowskimi uczelniami mamy umowy o współpracy. Znajdujemy się w Laboratorium Automatyki i Robotyki. Studenci uczą się programować roboty edukacyjne oraz robota przemysłowego. W Zakładzie Informatyki kształcimy przyszłych inżynierów, którzy mają możliwość kontynuowania studiów magisterskich na innych uczelniach. Ja również jestem absolwentem tejże uczelni. Po skończeniu studiów na kierunku informatyka kontynuowałem studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie obecnie realizuję swoją pracę doktorską. To spróbujmy sobie ponazywać złowione dzisiaj zwierzęta naszych prób hydrobiologicznych. Złapaliśmy chruściki bezdomkowe, domkowe, kiełże, jętki oraz widelnice. To jest jętka, a tamto jest widelnica. Za dużo było tych jętek, widelnic, mało? Jak to wyszło? Jętek było najwięcej i widelnic. To trochę paradoks, bo ta nasza rzeka nie jest taka znowuż dobra, a jętki, widelnicy wskazują na dobrą jakość rzeki. No to próbujemy ocenić, jak jest tam czystość tej wody. Dobra, zła? Niezbyt dobra. Zanieczyszczona. Bo organizmy jakie tam występują? Jak byśmy nazwali? Głównie to popularne. Popularne, które można spotkać prawie wszędzie. Co mogło spowodować, że klasa czystość tej rzeki jest co najwyżej trzecia? Spowodowały to ścieki oraz regulacja rzeki. Ochrona środowiska to nowoczesne, interdyscyplinarne studia przyrodnicze. Nasi studenci uczą się bardzo dużo przedmiotów dotyczących zoologii i botaniki, aby doskonale znali organizmy i ekosystemy, które w przyszłości będą musieli chronić. Do tego w końcowej fazie studiów poznają szereg przedmiotów praktycznych, takich jak prawne, ekonomiczne ochrony, aspekty ochrony środowiska, metody oczyszczania ścieków i szereg innych. W konsekwencji po 3 latach wychodzą specjaliści, którzy mogą być zatrudnieni w rozmaitych jednostkach, które zajmują się ochroną środowiska.
Ja bym w ogóle mówienie o Miłoszu zaczął od, paradoksalnie od jego ostatniego wiersza, czyli od tej drugiej strony. Mówię o wierszu o zbawieniu. Pojawia się kolejna kwestia, jego najważniejszy temat w tych ostatnich wierszach, czyli starość. Już wcześniej się tą druga przestrzeń tak naprawdę otwierał nową perspektywę mówienia o życiu, bo tak naprawdę to już było bardziej mówienie o tym, co dzieje się po drugiej stronie, prawda? Po tej drugiej przestrzeni. To jest w ogóle już życie w dwóch przestrzeniach, bo ciałem jest jeszcze na ziemi, ale duszą już jest obecny poza światem, poza tym życiem. Znajdujemy się w laboratorium chemicznym, gdzie studenci kierunku chemii odbywają ćwiczenia z chemii analitycznej. Jako szkoła zawodowa duży nacisk kładziemy na praktyczne kształcenie. Współpracujemy z zakładami przemysłowymi i w związku z tym nasi studenci mają kontakt z nowoczesnymi technologiami i specjalistyczną aparaturą. Śledząc losy naszych absolwentów, mogę powiedzieć, że większość z nich znajduje zatrudnienie zgodnie z profilem ukończonych studiów, a ci, którzy decydują się podjąć studia magisterskie czy nawet doktoranckie, bardzo dobrze sobie radzą. Proszę złapać z prawej strony, delikatnie, spokojnie, bez nerwów, mocno ścisnąć i spróbować to wylać tutaj, na ten. Jest, udało się. I proszę już to odstawić, tygiel obok, tak, proszę zostawić. Temperatura wysoka, tygiel stygnie, piec powoli też stygnie. I następnie poddaje się tę próbkę badaniom spektrofotograficznym. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa, specjalność technologia materiałów, mogą znaleźć pracę w hutach szkła, w zakładach produkujących materiały ceramiczne, budowlane, metalowe, polimerowe, kompozytowe w Tarnowie oraz okolicach. Do tego przygotowują ich ćwiczenia w naszych laboratoriach. Posłuchajcie, ostatnio kuzyn pytał mnie, czemu wybrano akurat tę uczelnię, co mu doradzić? Na pewno powinniśmy powiedzieć, że jednak Tarnowska uczelnia jest bardzo nowoczesna, oferującą bardzo szeroki zakres kierunków oraz specjalności. I przy tym wszystkim jeszcze wysoki poziom nauczania. Poza tym tutaj to wszystko żyje, cały czas się rozbudowuje, odkąd tutaj zaczęliśmy studiować. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, to nie jest tak porozrzucane po całym Tarnowie, tylko wszystko jest w jednym ośrodku. Oprócz tego jeszcze ma powstać ośrodek dydaktyczno-sportowy dla kierunków Instytutu Ochrony Zdrowia. Ma być tam też hala sportowa i basen, więc myślę, że wszyscy będziemy mogli z tego korzystać. Zaczynaliśmy od dwóch skrzydeł naszego starego budynku, tak zwanych górnych koszar. Dzisiaj mamy trzy budynki. Czwarty obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia będzie oddany do użytku w przyszłym roku. Nasi tegoroczni kandydaci z całą pewnością będą już mieli przyjemność z niego korzystać. Wspinanie sportowe to całe moje życie. Tutaj mogę studiować i jednocześnie uprawiać sport na najwyższym światowym poziomie. Kiedyś skończyłam tutaj ochronę środowiska, a dzisiaj znowu wróciłam, by studiować wychowanie fizyczne, po to, by zostać trenerem i uczyć innych. Właśnie wspinaczki sportowej. Thank you.
wielu z naszych absolwentów podejmuje pracę albo w Tarnowie lub okolicach, ale także czasem i w innych krajach i na innych kontynentach. Można więc powiedzieć, że naszych studentów jest wszędzie pełno. Wypuściliśmy ponad 10 tysięcy absolwentów. Myślę, że w tym roku mury naszej uczelni opuści kolejne 1,5 tysiąca absolwentów. Dlaczego warto studiować w Tarnowie? Dlatego, że Tarnów jest najbardziej komfortowym miastem. 10 tysięcy studentów już zawierzyło. Mamy fajną infrastrukturę czasu wolnego. Wielu studiujących tutaj ludzi pozostaje w naszym mieście, ponieważ jest otwarty, jest aktywny i stwarzamy dobrą ofertę również pracy w różnych dziedzinach. Począwszy od tradycyjnej chemii, po przemysły nowoczesne, związane z telekomunikacją, z infrastrukturą informatyczną. To jest miasto, w którym warto żyć. Zapraszamy do nas. U nas studiuje się komfortowo.